Dorwać bestie w RMF FM. Imię i nazwisko: Hua Rijo. Miejsce i okres działalności: Pekin, późne lata 90. i wczesne 2000. Liczba ofiar: przynajmniej 14. Preferowane metody morderstwa: pobicia i duszenie. Skazane na śmierć. Chiny. Ten liczący blisko 1,5 miliarda ludzi kraj w swojej historii wydał na świat wielu seryjnych morderców. Jednak informacje o większości z nich są trudne do odnalezienia zarówno przez różnice kulturowo-językowe, jak i przez politykę władz, zgodnie z którą opinia publiczna nie jest informowana o grasujących po kraju przestępcach, wobec których prowadzi się aktywne postępowanie śledcze. Jednak zbrodnie kilku chińskich seryjnych morderców były na tyle głośne i brutalne, że informacje o ich czynach dotarły nawet na Zachód. Jednym z takich morderców był Hua Rijo. Hua Rijo urodził się w 1973 roku i dorastał w prowincji Heilongjiang. O jego dzieciństwie wiemy niewiele, poza tym, że miało miejsce w wiejskiej części dystryktu Xuanchang. W 1973 roku Hua przeprowadził się do Pekinu, by pójść w ślady ojca i tak jak on zostać kierowcą betoniarki. Ludzie, z którymi wówczas współpracował, wyrażali się o nim w samych superlatywach. Ten Hua to dobry facet, przyjazny, obowiązkowy i zawsze wywiązuje się z umów. A tej białej gruszki do betonu sprowadzonej z południowej Korei to sam mu zazdroszczę. W 1994 roku Hua zadomowił się w Pekinie na dobre. Ludzie szanowali jego i jego pracę, więc zabrał się za to, co każdy szanujący się chiński mężczyzna w jego wieku powinien robić. Zaczął szukać żony. Tak poznał Ciu Yen, w której niemal z miejsca się zakochał. Był to jednak trudny związek. Para wielokrotnie kłóciła się, rozstawała i godziła. Wszystko zmieniło się po jakichś 7 miesiącach od ich pierwszego spotkania. Tego dnia Hua miał dostarczyć beton w pobliżu jednego z wielkich, drogich hoteli. Wysiadając z ciężarówki, zobaczył coś, co zmroziło mu krew. Czy to... Tak, Ciu Yen. Czemu wychodzi z hotelu? I kim jest ten dziad? Oni się całują? Najgorsze obawy Hua stały się faktem. Jego ukochana zdradzała go. Co więcej, utrzymywała się z seksu jako zawodowa prostytutka. Zszokowany Hua wrócił do pracy. Przez cały dzień, jeżdżąc swoją betoniarką, układał w głowie plan rozmowy z Ciu Yen. Gdy wreszcie się z nią spotkał, od razu przeszedł do sedna. Ciu Yen, czy ty mnie kochasz? Jeśli tak, to zostaw to za sobą. Nie sypiaj z tymi łajdakami. Wyjdź za mnie, utrzymam nas oboje. Chyba zwariowałeś. Ty mi stawiasz ultimatum? Nie będziesz mi mówił, co mam robić. To jest moje życie i ja w nim decyduję. A jak coś ci się nie podoba, to tam są drzwi. Wyjdź i nie wracaj. Hua był zdruzgotany i smutny z powodu zerwania z Ciu Yen, ale emocje te szybko zaczęły przekształcać się w coś znacznie gorszego i mroczniejszego. Brutalne fantazje o zemście stały się niemal codziennością. Obiektem tych fantazji były kobiety, które tak jak jego była dziewczyna, uprawiały seks za pieniądze. Po kilku latach fantazje przekształciły się w rzeczywistość. Między 1998 rokiem a 2001 Hua popełnił przynajmniej 14 morderstw. Każde z nich opierało się na podobnym schemacie. Między 1 a 2 w nocy Rijo podjeżdżał służbowym autem pod most Yensha i zagadywał którąś z czekających na klientów prostytutek. Po krótkiej negocjacji ceny kobieta wsiadała do samochodu. Z reguły jechali do jej domu i tam uprawiali seks. Po seksie Hua Rijo bił lub dusił kobiety, czasem z wykorzystaniem narzędzi, czasem gołymi rękami. Gdy jego ofiara była już martwa, pozbywał się ciała i jak gdyby nigdy nic wracał do domu. We wrześniu 1998 roku na polu kukurydzy w pobliżu Dunba znaleziono rozkładające się zwłoki niezidentyfikowanej kobiety. Według ustaleń kobieta została zamordowana w lipcu lub sierpniu tego roku. Po aresztowaniu Hua Rijo tak wspominał to pierwsze morderstwo. Zobaczyłem ją przy moście. Miała potwornie mocny makijaż. Po chwili zacząłem widzieć twarz mojej byłej. Powiedziałem jej, że ją uduszę. Nie uwierzyła mi.
Kilka godzin później wywoziłem jej zwłoki w pole. Kolejną ofiarę znaleziono niecały rok później, pod koniec lipca. Była nią 22-letnia Wu Mei, której ciało morderca porzucił w jej wynajmowanym mieszkaniu, nie trudząc się ukrywaniem go. W 1999 roku dużo zmieniło się w życiu Hua Rizhou. Poznał kobietę z prowincji Sichuan, wziął z nią ślub, a niedługo później urodziło im się dziecko. Rozkwit życia rodzinnego nie zmienił jednak wieczornych przyzwyczajeń mężczyzny. W 2000 roku kolejna martwa kobieta została znaleziona na polu kukurydzy, tym razem w pobliżu Chaoyan. W grudniu tego roku nagie ciało znaleziono również w studni w okręgu Dunba. W kwietniu 2001 roku ponurego odkrycia na wysypisku śmieci w Hanjin-li dokonał pewien starszy mężczyzna mieszkający w okolicy. Nie zwlekając ani chwili, pobiegł powiadomić policję. Musicie ze mną pójść. Ta kobieta, jej głowa jest zmiażdżona, a ręce związane drutem. 14 maja 2001 roku pewien budowlaniec postanowił załatwić swoje potrzeby fizjologiczne w postawionej na placu budowy przenośnej toalecie. Gdy otworzył drzwi z wnętrza, wypadła na niego martwa kobieta. 11 lipca na jaw wyszły aż 4 morderstwa dokonane przez Hua Rizhou. Pierwszą z odkrytych ofiar była zabita prawdopodobnie jeszcze w kwietniu kobieta znaleziona na kopcu w pobliżu Finfan. W jej gardle i jamie ustnej znaleziono niemal całą rolkę papieru toaletowego, a usta zaklejone były taśmą. Kilka godzin po tym szokującym znalezisku policjanci dokonali kolejnego w studni koło Chuzifan. Co macie? 3 niezidentyfikowane kobiety. Wszystkie 3 ciała wrzucono do studni tuż przy żłobku. 24 czerwca 2001 roku do mieszkania Xiao Wen, z którą od kilku dni nie było kontaktu, wszedł jej szwagier. Nie spodziewał się, że zastanie siostrę swojej żony pod stertą koców na łóżku, nagą i martwą. Mężczyzna niezwłocznie zgłosił się na policję. Ku zdziwieniu szwagra Xiao Wen okazało się, że kobieta była dobrze znana policji, bo dorabiała jako prostytutka w pobliżu Yensha. Korzystając z tej wiedzy, śledczy postanowili wypytać okoliczne prostytutki o to, czy coś widziały. Szczególnie pomocna okazała się niejaka Wu Mou. Ostatnio widziałam ją, jak wsiada do auta tego kolesia, co jeździ z betonem. On tu często bywa, a niektóre dziewczyny niedługo po spotkaniu z nim znikają. Wu Mou podała także policjantom rysopis mężczyzny. Nie pamiętała niestety ani numeru rejestracyjnego jego ciężarówki, ani jakichś charakterystycznych oznaczeń na pojeździe. Korzystając z tych informacji, policjanci zaczęli sprawdzać kierowców wszystkich gruszek w Pekinie, usiłując znaleźć takiego, który będzie pasował do rysopisu. Czekał ich długi i żmudny proces, bo branża budowlana w Pekinie na początku XXI wieku przeżywała prawdziwy boom. Na szczęście przełom przyszedł szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Na wyciągu z telefonu Xiao Wen podejrzanie często pojawiał się numer telefonu należący do jednej z betoniarni. Śledczy jeszcze tego samego dnia wybrali się do zakładu, by wypytać o te połączenia. Nie wiem skąd te połączenia, ale numer jest przypisany do Hua Rizhou. To ten facet, który właśnie wysiadł z tej białej betoniarki. Policjanci z miejsca aresztowali Rizhou. Podczas gdy Hua czekał na przesłuchanie, inny patrol został wezwany do jego domu. W czasie przeszukania funkcjonariusze znaleźli plastikową torebkę, w której znajdowało się ponad 20 kredek do makijażu oczu. Po kilku godzinach w areszcie Hua Rizhou zmiękł i wyznał wszystkie swoje zbrodnie. Tak, zabiłem ją. Ale to były nieczyste kobiety i każda co do jednej na to zasługiwała. Z dalszych przesłuchań wynikało, że Rizhou nigdy nie pogodził się z miłosnym zawodem, jakim było rozstanie z Cuyen. Morderstwa były zemstą na byłej ukochanej, dlatego każda z wybranych przez Hua Rizhou ofiar była niezwykle podobna do Yen. Zeznania Rizhou nie były jednak zbyt pomocne w zweryfikowaniu tożsamości większości jego ofiar. Morderca zdawał się zapamiętywać tylko niezbyt istotne szczegóły. 8 kobieta miała najdłuższe włosy i naprawdę fajny telefon, który dałem mojej żonie. 9 na pewno była najwyższa, 11 miała bardzo krótkie włosy, 12 była najgrubsza, a 13 miała rosyjski akcent.
Mimo, że tożsamości większości ofiar nie udało się zweryfikować, a policja potrafiła jednoznacznie powiązać mordercę tylko ze sprawą Xiao Wen, to pekiński sąd, bazując na zeznaniach samego Li Zhao, uznał go winnym wszystkich 14 morderstw, które mu zarzucano. Kara mogła być tylko jedna – śmierć. Prawnik mordercy próbował złożyć apelację, twierdząc, że zawód miłosny i gniew uczyniły jego klienta niepoczytalnym, a jako taki nie może podlegać karze śmierci, ale wnioski te zostały odrzucone. 31 stycznia 2002 roku Hua Rizhou razem z kilkoma innymi brutalnymi przestępcami stanął przed plutonem egzekucyjnym i został rozstrzelany. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.